Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj kontynuujemy, już dość, można powiedzieć, dość późno, bo jest godzina 15 siebie, no ale jak wiecie, jak większość Polaków mam pracę zdalną lub home office, jak to woli. Dzisiaj tutaj będę siał działkę koło domu, 2 hektary, może troszeczkę z kawałkiem. Zobaczcie, tutaj mamy linię brzegową, gałęzie, które nam wchodzą na działkę. Tutaj karczowaliśmy, żeby granice się zgadzały. No i tu jesteśmy na szczycie, gdzie jest podłoże bardzo kamieniste. Zobaczcie, jakie są kamienie. Akurat będziemy po tym przyjeżdżać. To ciągnik mocno odczuwa, tak? Bo się nie oszuka. Ktoś bardziej spostrzegawczy może zauważyć, że no nic nam tutaj nie piszczy z tyłu. No już poprawiliśmy z tatą, nie ekrany, tylko ekrany też poprawiliśmy, ale skrobaki na wale, sekcja środkowa trochę była przesunięta i po prostu tarła. To szybciutko sobie naprawiliśmy, poprawiliśmy ekrany, że już teraz nie robi kopców pomiędzy przejazdami, albo przynajmniej nie powinna robić. W związku z tym, że nie stosuję w moim gospodarstwie na razie do tej pory ścieżek technologicznych, to mogę sobie pozwolić na taką jazdę na okrętkę, tak jak mi pasuje. O, w dole dom, tu sobie robię taki nawrót. Na początku to jest trochę strata czasu, bo jest dużo jeżdżenia, ale uwierzcie, tu jest działka, która ma tyle klinów. Będę miał tutaj raz, dwa, trzy, cztery, z 5 klinów tu jest do zrobienia. Także na 2 hektarach. No to sobie wyobraźcie, jak to jest męka, więc ja już mam w nosie, czy ja tutaj zagniatam glebę, czy nie. W każdym bądź razie już sobie zbadałem na tym polu, jest bardziej dokładnie. No niestety, tutaj jest ciężej ustalić głębokość siewu. Celujemy między 2,5 a 3, ale natomiast są miejsca, gdzie ta brona troszeczkę wchodzi głębiej, jest bardziej spulchnione, czy to gruberem, czy jakąś inną maszyną, czy po prostu jest troszeczkę inna ziemia. No i siew dochodzi do, no 5 nie przekracza, ale nawet dochodzi do 5 cm, troszeczkę za głęboko jest, no ale tutaj już mi się za bardzo, znaczy no nie tyle, że nie chcę, ale nie za bardzo mam regulację. A zaraz pojadę na inną działkę, gdzie będzie ciężka ziemia, znowu będzie trzeba to robić się od nowa. Ale myślę, że mimo wszystko, mimo takiego siewu, mimo że jest taki siew, to tutaj powinny być schody ładne. Jeżeli chodzi o parametry pracy ciągnika, tutaj bez zmian. Mamy 1600 obrotów, C4, 580 obrotów na wałku. Także tutaj jest wszystko w porządku. No już dobijam do 60 arów wysianych. No i przy takim gęstym siewie 220 kg na hektar, no już muszę się teraz zatrzymać. Mam worki tutaj rzucone i muszę sobie siewnie zatankować. A dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony agregatowi, bo on tutaj może nie tyle co kontrowersje wzbudza, co często są pytania, dlaczego 2,5 metra, kiedy wymiana, że to już jest, to nie jest epoka kamienia łupanego, że to jest za małe. Także zaraz od wszystkiego się ustosunkuję, tylko się zatankuję. No i jestem już zatankowany. Możemy wrócić teraz do dyskusji, co z tym nieszczęsnym agregatem, chociaż większość takich narzekań nie pochodzi z mojej strony, tylko bardziej użytkowników, ale jest na to wiele moich argumentów, dlaczego padł wybór na taki. I oczywiście tam też była doza przypadku. Otóż zakupując ten agregat w 2013 roku, on miał pracować z 580R. 2,5 metrowa brona wirnikowa plus góry plus 80 koni wirnikowych, 80 koni mechanicznych. Uwierzcie, że to jest
O, sąsiad jedzie, może mu poświecimy. Więc tutaj po prostu ten ciągnik był troszeczkę za słaby, żeby jakoś tutaj mocno pracować z tą broną. Dodatkowo z siewnikiem miał jeździć nasz ciągnik pomocniczy MTZ50 z samym siewnikiem, mówię. I wiecie, jak się skończyło? MTZ50 podniósł siewnik pusty i oprócz tego podniósł sobie przód. Nie był w stanie ujechać, mimo że było jakieś 100 kg na przodzie, no bo on tam tutaj nie miał ani mocowania, ani takiej ramki. Zresztą to był ciągnik bez napędu, więc tu no oczekiwać jakichś wielkich obciążeń na przód. Więc odeszliśmy od pomysłu w ogóle jakiejkolwiek pracy nim, no bo on po zasypaniu ziarnem, a pszenicy wejdzie z 250 kg tutaj do tego siewnika, to no, mija się z celem. Tak mi się przynajmniej wydawało, żeby on, skoro on na równym terenie nie był w stanie ujechać, to co dopiero jakby musiał pojechać tutaj po taką górkę jak tutaj. Więc to był jeden z argumentów, dlaczego wybraliśmy 2,5-metrowy, a nie 3-metrowy agregat. No już pomijam fakt tam wąskich dróżek, no bo te 3-metrowe maszyny jeszcze tutaj przejeżdżają, nie można mówić, że nie przejeżdżają. Natomiast 3,5-metrowa maszyna już nie przejedzie, także to trzeba być tego też świadomym. Dodatkowo my nie stosujemy ścieżek technologicznych i dlatego 2,5-metrowy siewnik i nieregularne ewentualne ścieżki w ogóle nam tak naprawdę nie przeszkadzały. Mamy już 6 rok ten siewnik i 6 rok nie były robione nigdy jeszcze ścieżki. Także no, tak to się prezentuje. Natomiast już od dłuższego czasu naprawdę chodzi mi po głowie 3-metrowy nabudowany siewnik. Bronę wirnikową bym sprzedał. Siewnik albo by został jako maszyna, którą można pracować bez agregatowania, lub też bym sprzedał, to w zależności od tego, czy by był chętny i czy to byłyby jakieś godne pieniądze, bo siewnik jest, może nie jest taką rewelacją jak inne maszyny Pottingera, ale naprawdę to jest solidna maszyna, która trzyma co do kilograma normę wysiewu po próbie kręconej, więc tutaj ma jakieś tam mankamenty jak każda maszyna, ale ogólnie maszyna jest też godna polecenia, zwłaszcza, że tam można byłoby ją sprzedać za rozsądne i dla kupującego, i rozsądne dla mnie jako sprzedającego pieniążki. Ale co musi się stać, żebym taki agregat wymienił na 3-metrowy? Otóż, jeżeli dalej będzie się tak sytuacja zmieniać na rynku zbóż ekologicznych i będziemy mieli takie problemy i ze sprzedażą, i z cenami, i z odbiorem, i z terminami płatności, no to po prostu będzie przyjść taki czas, że będzie trzeba uciec z tej ekologii i po prostu wrócić do gospodarzenia metodami konwencjonalnymi. Wtedy myślę, że ścieżki technologiczne, mimo że na PROW będę składał teraz zakup nawigacji, będą nieodzowne, no, jednak tych zabiegów będzie więcej, będą w późnych fazach i po prostu no, w ostateczności można nie zrobić, tak? Bo jak ma się nawigacja, ale czy jest sens? Mi się wydaje, że nie. Wtedy trzeba byłoby pomyśleć o 3-metrowym agregacie i odpowiednim do tego opryskiwaczu. Także taki jest warunek. Natomiast jeżeli sytuacja by się ustabilizowała, to przy jakim areale, to też jest pytanie, widzę wymianę u siebie tego agregatu siewnego, no bo 2,5 metra niestety to też jest mała wydajność siewu, tak? Przy tym, że on tutaj ma małą skrzynię, bo to jest skrzynia tak zwana Classic, czyli do starszych ciągników, czyli do MTZ50, ona jest troszeczkę pomniejszona od standardowej
niestety, ale tutaj musimy się zatrzymać, 4 worki wsypać i znowu jechać, i to wychodzi 0,6 hektara, 0,8 hektara. No, jeżeli tam sieliśmy żyto, tam wychodziło w ilości 100 kilo, no to rzeczywiście te prawie 2 hektary się robiło, ale mało jest takich tutaj upraw, które my uprawiamy, że jest taka mała norma wysiewu, zwłaszcza w ekologii, więc po prostu tutaj jest troszeczkę może kłopotliwe, ale jeżeli bym został w tej ekologii, to ja myślę, że areał odpowiedni, żeby zmienić i w ogóle myśleć o 3-metrowym, mając już ten agregat oczywiście, to jest areał gdzieś około 100 hektarów. Ja tutaj 70 hektarów, nie oszukujmy się, te 2,5 metra sobie spokojnie daję radę. I to przy takich uprawach jak owiec na wiosnę, gryka w maju, pszenica jara, pszenica ozima. Można sobie tak ułożyć podozmian, że spokojnie się sieje po 20 hektarów przy moim areale 75 hektarów. W jakimś tam okresie praktycznie jest od rana do wieczora 2 dni siewu i po wszystkim, tak? I można to sobie wszystko fajnie ogarnąć. Więc ja myślę, że to jest 100 plus hektarów. Tu w ogóle nie ma o czym mówić. I dopiero wtedy ja myślę sobie, że 3-metrowy agregat uprawowo-siewny, w związku z tym, że on jest bliżej ciągnika, to ten ciągnik by sobie jeszcze dał z nim radę. Ewentualnie no na tych najbardziej górzystych działkach nie musiałby być zasypywany do końca, jeżeli byłyby jakieś problemy, ale to na pewno by były jakieś testy tej maszyny, więc to by się wszystko okazało. A jeżeli chodzi o ciągnik i konia pociągowego, to przy tym samym systemie produkcji, który ja prowadzę, tak samo według mnie z ekonomicznego punktu widzenia, ja rozpatruję oczywiście zakup nowych maszyn. Na razie maszyny używane mnie nie interesują, jeżeli to mają być takie maszyny jak ciągnik czy maszyny uprawowe, które tutaj będą no, główną robotę wykonywały w gospodarstwie, bo jednak co nowe, to nowe. Różnie można mówić, że a to się psuje, ale wiem co mam. Jakoś nie odczuwam tych nowości w sprzętach, które mam. Jakoś jest zadowalająca. No i ogólnie komfort, tak? I ogólnie komfort. Więc przy zakupie nowego ciągnika i to musiałby być już 6-cylindrowy, bo nie widzę tutaj sensu, mając ten ciągnik, który ma tutaj 152 konie w tej chwili, nie widzę sensu kupowania, o, widzicie, zapomniałem nawet bieg wrzucić większy, nie widzę sensu kupowania sprzętu 4-cylindrowego, no chyba, że znowu zanim ten zakup nastanie, to znowu pójdzie technologia do przodu i będziemy mieli 200-konne 4-cylindrowce, a dopiero powyżej będą 6-cylindrowe, bo tak już się niektóre marki przymierzają do takiego dostosowania takich silników. No ale to po prostu czas pokaże, ale myślę, że to będzie około 120 hektarów, to wtedy można spokojnie myśleć. Ten zakup musi mieć ręce i nogi, a tak naprawdę jakby to powiedzieć, no sprzęt jest nie tylko po to, żeby cieszyć mnie i denerwować sąsiada, ale również on musi na siebie zarabiać. No w tej chwili nasze gospodarstwo jest takie, że praktycznie co zarobimy, to inwestujemy dalej, bo to tak niestety musi to wyglądać, jeżeli się człowiek chce szybko rozwijać. Nie ma innej rady na rozwój, więc tak to wygląda, a niedługo będzie musiało wyglądać tak, że niestety koniec z tymi inwestycjami, mamy te maszyny, które mamy i te 5 czy 10 lat one muszą popracować. Dbamy tylko o ich eksploatację właściwą, o ich odpowiednie serwisowanie, a to co się zarobiło, to niestety no,
nie można wiecznie też odkładać, wiecznie inwestować. Trzeba też to, mówiąc kolokwialnie, przepić. Oczywiście nie dosłownie alkohol kupować i pić, tylko i pojechać sobie dwa razy w roku na wakacje i gdzieś tam sobie, nie wiem, kupić porządny samochód, bo to nie uważam, że to jest jakaś inwestycja, to jest dobro luksusowe. Po prostu trzeba tak jakoś żyć, żeby nie żyć pracą, tylko właśnie pracować, żeby żyć. No. Także myślę, że to jest chyba wszystko. No, wytłumaczyłem chyba, na czym polega, znaczy czym się kierowałem, że taki siewnik zakupiłem i dlaczego on jest u nas i jak długo będziemy czekać na jego wymianę. Myślę, że będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Oby gospodarstwo się rozwijało i tak samo sprzętowo, jak i jeżeli chodzi o areał w ostatnich latach, przez następne lata, a będzie dobrze. A teraz no, po prostu trzeba ciężko pracować i uważać na każdym kroku.